Niektórzy dla świętego spokoju po prostu idą w taką opcję, żeby po prostu się na te zdjęcia z paparazzi umówić. Korzystałeś kiedyś z takiej opcji? Nigdy się nie było tak, że dzwonię i się umawiam na... Nie, to jest nie w moim stylu, nie przypominam sobie żadnej sytuacji, żebym do kogoś zadzwonił. Czy w tobie przy tych zdjęciach paparazzi włącza się jakaś taka większa negatywna emocja, gdy dodatkowo na przykład twoim pasażerem jest córka? Wiesz co, wiem, że nie mogą pokazać mojej córki, bo no to już jest... Znaczy, nie wiem dlaczego akurat tego prawa nie łamią, tak? Czyli jakby jak ty jesteś znany, no to jeszcze cię pokażą, ale... Ale osób niepublicznych nie pokazują, bo im blurują twarze. Więc dzieci tak samo, aczkolwiek no jest to, wiesz, wkurzające, bo może w ogóle nie chciałbym pokazać, jak moje dziecko się ubiera, jak no właśnie. Nic nie chciałbym pokazać. Szczególnie, że głośno o tym mówisz i nie jest tajemnicą, że faktycznie widzę, prywatność jest ważna. Siebie w różnych sytuacjach z moim dzieckiem. No też jakoś się z tym obyłem, aczkolwiek no i no nie jest to w porządku, no, co mogę ci powiedzieć. To są, wiesz, jak, proszę się... Niech każdy się postawi w takiej sytuacji, no to wydaje mi się, że gdybym jakby pierwszy raz miał z tym styczność, to chyba bym zwariował ze złości. Ale już przywykłem do tego, wiesz, jakby jesteśmy z tym obyci. To trochę jak to takie porównanie będzie, ale jak te zwierzęta w cyrku, nie? Jak dostają tym batem, to są przyzwyczajone i chodzą tym, a jakbyś dzikie zwierzę uderzył batem, to by cię po prostu rozszarpało. Dokładnie. My już tym batem jesteśmy cały czas smyrani, no bo jesteśmy w tym cyrku trochę takim. Mhm. No to nie chcę, żeby miał pejoratywny wydźwięk, no ale jest to jakiś... nie mam, po prostu no, jesteśmy na scenie, tak, nas się ogląda. No tylko najbardziej wkurzające jest to, że jak schodzisz z tej sceny, jesteś w domu, no to niektórzy jednak mają wrażenie, że nadal jesteś na tej scenie i właśnie to jest to przekraczanie granicy, które nie powinno mieć miejsca. Ale podejrzewam, rozumiesz, że masa osób być może, tak jak mówisz, dzwoniła i umawiała się, absolutnie, żeby były, więc jakby być może to jest powód, dla którego... I tu są dwa warianty, albo dla świętego spokoju, bo mają taki temat, mają takie zdanie na ten temat jak ty, że ogólnie to nie lubią, ale już chcą mieć to odhaczone. Albo są osoby, które po prostu traktują to jako taką szansę na wybicie się, tak? Bo nie ma roli czy czegoś innego, więc no tak, może ja tak. Ja szukam trampoliny gdzie indziej. No. W tych właściwych rejonach. Każdy z nas może się określić, pamiętam takie zajęcia w szkole, żeby powiedzieć, czy jesteś tak tutaj najbardziej od pierwszego miejsca. Polakiem, mężczyzną, ojcem i tak dalej. I jak wysoko byś w tej piramidzie umieścił bycie tatą? No tak chyba top. Mocno ci to zmieniło, jakby całe życie, poza tym, że masz pewnie mniej czasu na zajętości zawodowe. Tak, ale to jest chyba na pierwszym miejscu, wiesz, bycie tatą, naprawdę. Znaczy mam na myśli, że to się tak skleiło też z byciem mężczyzną, bo to są dwa, dla mnie było bycie mężczyzną, człowiekiem może, mężczyzną, jakby to tacierzyństwo wtapia się. Wtapiło mi się w tą męskość i gdzieś tam szukam, więc jakby to jest jeden twór. Ale to jest totalnie na pierwszym miejscu, na pewno. Jak chciałbyś, żeby kiedyś mówiła o tobie twoja córka? W sensie, jakim starasz się być tatą? Obecnym to, przede wszystkim. Wiesz co, to jest najważniejsze, żeby być. Żeby widziała, że jestem. Nawet jak milczymy i sobie siedzimy cicho, co też jest ciekawe, bo nieraz mówi do mnie córka, mówi, tato, ale nie mów nic teraz. Nie mów nic. Czy chcesz powiedzieć w ciszy? Tak. To ładne. I siedzimy i mówię, nie mów nic. I mamy sobie siedzieć i sobie patrzymy się na siebie na przykład, albo złapmy za rękę i sobie spędzamy ten czas razem. No, czy niesamowicie, wiesz, jestem, to też to, co mówiłem wcześniej na temat tego wystopowania, no tak. To też się nauczyłem od dziecka, bo to ona mnie uczy tego. No to niezwykle, wiesz, że ktoś ma 2 lata na przykład, dobrze mówię, czy już trzy? Trzy i z hakiem. I już potrafi czegoś nas nauczyć, no, to jest bardzo ładne. No dzieci od urodzenia na przykład są w stanie nas uczyć im postacji głosu. Mhm. One są w stanie drzeć się przez cały dzień i nie zadrzeć sobie gardła. Jak? Naucz się. A jednak. Więc jakby naprawdę, no, dzieci są niesamowitymi nauczycielami.